Republika Dzień, Monika Borkowska, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Spędzimy razem czas do godziny 15. Przypominam, że jak zawsze o 14.10 na naszej antenie Bitwa Polityczna, ale zaczynam dziś od bardzo dobrych informacji. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogę się z Państwem tymi informacjami podzielić, bo są one dobre i dla całej naszej telewizji, i dla wszystkich dziennikarzy, ale przede wszystkim dla Państwa, dla naszych widzów. Jak Państwo wiedzą doskonale, zbieramy pieniądze na remont w naszej nowej siedzibie, a konkretnie teraz zbieramy te pieniądze na nowoczesną ścianę LED-ową. To jest naprawdę najnowocześniejsza technologia, która przeniesie nas w zupełnie inny świat. To będzie zupełnie nowa, inna telewizja. I dostałam informację chwilę przed anteną taką, proszę Państwa, że 23% tej kwoty udało nam się już uzbierać. O właśnie, widzimy w tej chwili na grafice te kwoty, które potrzebne są do zakupu tej nowoczesnej LED-owej ściany. No i ten tutaj znacznik, taka miarka, która pokazuje nam, ile jeszcze brakuje, ale jestem przekonana, że dzięki Państwa wsparciu ta kwota zostanie bardzo szybko uzbierana, bo tak jak Państwo wiecie, rozwijamy się dla Państwa i dzięki Państwu budujemy nową siedzibę, co zresztą skrupulatnie, krok po kroku Państwu pokazujemy. Tam wprawdzie cały czas budowa trwa w tej nowej siedzibie, ale nasz prezes poinformował ostatnio, że już pierwsza transza pieniędzy została przelana na nowy sprzęt. Zresztą nasza dyrekcja też regularnie wizytuje to miejsce, patrzy, jak idzie remont, a idzie bardzo dobrze, dlatego też zaczynamy inwestować w ten nowoczesny sprzęt. Dlatego ta ściana LED-owa, o której mówimy dziś, jest taką kwestią podstawową i priorytetową dla nas, jeżeli chodzi o te zakupy. Zobaczmy, proszę Państwa, jak wygląda ten remont. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w głównym studiu nowej siedziby Telewizji Republika, studio numer 1. Głównym elementem wyposażenia tego studia będzie wielka wideościana. A po co jest takie urządzenie? Do czego jest wykorzystywane? To pytanie do Michała Rachonia, dyrektora programowego Telewizji Republika. Ta ściana znajdować się będzie w tej części budynku. Mniej więcej z tego miejsca ciągnąć się będzie w stronę tamtego łuku, kończyć się gdzieś w tym miejscu. Poza tą jedną dużą ścianą będą jeszcze dwie mniejsze w pozostałych częściach studia z tamtej strony, a na tego rodzaju ekranach wyświetla się w zasadzie wszystko. Są tysiące zastosowań. Praktycznie nie ma żadnej nowoczesnej telewizji, która by w studiu nie miała takiego urządzenia. Dlatego chcemy również, żeby widzowie Republiki mieli możliwość technologiczną, żeby dziennikarze Republiki mieli narzędzia do pracy, no, nie gorsze niż nasi konkurenci. Niestety to są bardzo duże inwestycje. Koszt tego rozwiązania, samej tej jednej ściany, która stać będzie właśnie w tym miejscu, to jest około 1 000 000 zł. I na to w tej chwili zbieramy pieniądze. Tego rodzaju pieniądze są potrzebne po to, żebyśmy ten element technologii mogli wstawić właśnie w tym miejscu i spowodować, żeby Telewizja Republika rozwijała się i była najsilniejszą, najważniejszą, konserwatywną telewizją w Europie. Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Was to się nie uda. Wspierać Telewizję Republika mogą Państwo m.in. dzięki zeskanowaniu kodu QR poprzez stronę www.republika1klik.pl bądź w formie przelewów bankowych na podane konta. Dzięki Państwa pomocy rozwijamy Republikę mimo szykan ze strony władzy. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe. Konto do wpłat z Polski 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Trudno się nie uśmiechać, proszę Państwa, jak w perspektywie taka właśnie sytuacja, taki rozwój. Ja powiem Państwu szczerze, patrząc na ten materiał, trochę się rozmarzyłam, bo już oczyma wyobraźni widzę te nasze programy, które teraz możemy Państwu proponować. Widzę je oczyma wyobraźni w tych nowych warunkach. Już widzę, jak tam stoimy przy tej nowej, nowoczesnej, super ścianie LED-owej, która daje takie możliwości kosmiczne. To będzie naprawdę zupełnie inna telewizja.
telewizja. Ja się tego nie mogę doczekać. Wyobrażam sobie Michała Rachonia, zjedziemy. Wyobrażam sobie przyjaciół o poranku w tych nowych studiach i w nowej aranżacji. No to będzie naprawdę, naprawdę wyjątkowy kosmos. To będzie chyba najnowocześniejsza telewizja w Polsce. Jestem przekonana, że to będzie najnowocześniejsza telewizja w Polsce, a chyba nawet w Europie. Tego nie byłoby bez Państwa. Dlatego raz jeszcze w imieniu swoim i wszystkich kolegów z Republiki bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie i prosimy o więcej. Tak jak mówię, 1 000 000 złotych, wydaje się, że to kosmiczna suma, ale jestem przekonana, że przy Państwa wsparciu szybko zostanie zebrana. 23% już udało nam się w tak ekspresowym czasie zebrać dzięki Państwu i o to wsparcie cały czas oczywiście prosimy. Cały czas tymi oczami wyobraźni widzę te nasze programy już w tych nowych realiach, a to przecież nie taka znowu daleka perspektywa, bo za kilka tygodni tak naprawdę, 4, 5, może 6 tygodni i już powitamy się z Państwem w nowych okolicznościach, w nowych warunkach. No dobrze, i teraz tak, to studio jest nam potrzebne po to, by godnie i z powagą i w odpowiedni sposób mówić o najważniejszych sprawach, które dotyczą naszego kraju, po to, by patrzeć władzy na ręce. To będzie możliwe dzięki tym nowoczesnym technologiom. Jeżeli mówimy o ważnych tematach, to dzisiaj, proszę Państwa, kolejna decyzja dotycząca księdza Olszewskiego. W sądzie apelacyjnym w sprawie księdza Olszewskiego dzisiaj decyzja zapada właśnie ta dotycząca przedłużenia aresztu tymczasowego. Jak wiemy, ten areszt od kilku miesięcy jest przedłużany, mowa i o księdzu Olszewskim, ale także nie możemy zapominać dzisiaj o tych dwóch urzędniczkach, które no także w tych aresztach tymczasowych przebywają. Coraz częściej słyszy się o tym, że są to areszty wydobywcze, bo coraz mniej argumentów merytorycznych też jest, które przemawiałyby za tym, by te osoby w tych aresztach wciąż się znajdowały. Radosław Jankiewicz jest na miejscu, proszę Państwa, przygląda się tej sprawie, wsłuchuje się też w te argumenty padające i z jednej, i z drugiej strony. Witam Cię, Radku. Co udało Ci się dziś ustalić? Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w sądzie apelacyjnym, który tutaj za naszymi plecami zajmuje się sprawą zarówno księdza Olszewskiego, jak także obu urzędniczek, których areszty przez prokuraturę są stale przedłużane. Tak jak wszyscy wiemy, prokuratura co jakiś czas przy okazji możliwości przedłużenia tego przetrzymania dokłada dodatkowe zarzuty. Przed samą sprawą pytaliśmy obrońców o całą sytuację. Według obrońców no, sytuacja jest kuriozalna. Dochodzi do ewidentnego łamania prawa. Tak naprawdę prokuratura podejmuje działania tutaj w związku z księdzem Olszewskim. Obrońcy mówili nam, że w tej sprawie działa zespół 10 prokuratorów, który od miesięcy, od czasu zatrzymania księdza i obu urzędniczek zajmuje się tą sprawą, bo tak naprawdę niewiele robi, bo bodajże 10 czynności zostało ostatnio tylko wykonanych. Te zarzuty, które zostały ostatnio dołożone zarówno księdzu Olszewskiemu, jak i urzędniczkom w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przez obronę oceniane są za kuriozalne. Pytaliśmy także tutaj na miejscu prokuratorów, którzy w imieniu pana ministra Bodnara reprezentują tutaj neoprokuraturę, o same te zarzuty. Oni oczywiście podtrzymywali. Pytałem też o to, jak wygląda tutaj ta kwestia zarzutów, jeśli chodzi o sam stan faktyczny. Niestety nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi. Także próbowaliśmy wejść, mówię tutaj o wszystkich mediach, które są na miejscu, próbowaliśmy wejść na salę posiedzenia sądu. Byliśmy tam na miejscu, składaliśmy wniosek o, jako że to posiedzenie jest oznaczone jako jawne, o udział mediów w tej sprawie i możliwość pokazywania także Państwu tego, co za naszymi plecami się dzieje. Powoływaliśmy się zarówno na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na Kartę Praw Człowieka. Wszyscy obrońcy, wszystkich
oskarżonych, przetrzymywanych byli po stronie mediów po to, żeby pokazywać to, co dzieje się w sprawie księdza Olszewskiego, w sprawie tych obu urzędniczych z Ministerstwa Sprawiedliwości, byłych pracowniczek, żeby pokazywać to państwu. Niestety, mimo tego, że prokuratura nie zajęła tutaj zdania, sędzia nie zgodziła się na to, żeby media były obecne podczas tej rozprawy z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, gdzie po raz kolejny dochodzi do rozstrzygnięć w sprawie księdza Olszewskiego i obu urzędniczek, w sprawie rzekomych nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Radosław Jankiewicz. Dziękuję Ci bardzo, Radku. Radosław Jankiewicz przyglądać będzie się oczywiście tej sprawie. Wielka szkoda, że nie zostaliśmy wpuszczeni dziś na salę. Być może jakieś argumenty będą kolejne, nowe padały, o których moglibyśmy Państwu powiedzieć, ale będziemy oczywiście zasięgać informacji, bo sprawa jest bulwersująca. Od kilku miesięcy przedłużany ten areszt tymczasowy. Nadzieja kolejna na to, że ksiądz Olszewski opuści... Ten areszt jest niestety płonny, jak mówi dziś wiele osób, bo komentatorzy, publicyści mówią dzisiaj wprost, że jest to sprawa polityczna. Jak będzie, zobaczymy. Teraz, proszę Państwa, skupmy się na chwilkę na tym, co dzieje się w kwestii pomocy dla powodzian, bo niepokojące wieści do nas docierają. Także informacje od samych powodzian, którzy pytają, gdzie są te pieniądze obiecywane przez pana premiera Donalda Tuska, który był chwilę po powodzi, uczestniczył w sztabach kryzysowych i informował, proszę Państwa, że pieniądze, ta pomoc dla powodzian będzie udzielana szybko. Miały być grube pieniądze na odbudowę domów, na odbudowę instytucji, 200 tysięcy, 100 tysięcy. Takimi kwotami szafował pan premier, a tu okazuje się, że te pieniądze nie są wypłacane. Przecież pan minister Kierwiński w trybie pilnym ściągany także do Polski jako pełnomocnik do spraw powodzi. Co robi dziś pan minister? Dlaczego te pieniądze nie są wypłacane tak szybko, jak zapowiadał pan premier? Te wszystkie pytania także wciąż stawiamy, proszę państwa, na naszej antenie. Janusz Życzkowski miał okazję porozmawiać z Pawłem Kukizem. Paweł Kukiz to oczywiście polityk, ale był bardzo zaangażowany w tę pomoc dla powodzian. Posłuchajmy, jak wygląda ta sytuacja oczami naszego reportera i tego polityka. Dzień dobry, jesteśmy we Wronowie w gminie Lewin Brzeski. Naszymi gośćmi są pan Paweł Kukiz, poseł RP. Witam państwa. I pan Marek Karaś, przedsiębiorca z Lewina Brzeskiego. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Rozpoczniemy od pana Marka, bo całkiem niedawno rozmawialiśmy o pozwie zbiorowym, który jest przygotowywany. Wiemy, że w niedzielę była prowadzona akcja w Lewinie zbierania podpisów. Ile osób podpisało się? Czy jest tutaj od strony społecznej poparcie dla tego, by wystąpić przeciwko administracji rządowej, by domagać się odszkodowania za to, co wydarzyło się tutaj w połowie września? Tak, w niedzielę rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod pozew zbiorowy. Poparcie jest, było około 1300 mieszkańców, złożyło podpis. W tej chwili jeszcze do piątku będą podpisy zbierane w Domu Kultury, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy z wiosek tych zalanych terenów oddalonych od Lewina mogli, że tak powiem, dostać się do nas tutaj do Lewina, nie mieli czym przyjechać. Postanowiliśmy rozdać sołtysom arkusze i sołtysi przejdą po domach i będą zbierać podpisy od każdego jednego. Pytanie do Pawła Kukiza o zasadność wniosku, bo jest poparcie pana posła, natomiast porozmawiajmy o tej stronie formalnej. Czy tutaj mieszkańcy, przedsiębiorcy mają prawo domagać się od państwa odszkodowania? Powiem, że nie tylko w poparcie, ale też jestem współinicjatorem takiego zdarzenia. Uważamy, że te rekompensaty, które przewiduje ta specustawa powodziowa, zresztą byłem w tej komisji nadzwyczajnej, uczestniczyłem, zwracałem uwagę na jej niedociągnięcia, na jej niedopracowanie, na przykład nie są uwzględnione w tej ustawie budynki, które nie zostały odebrane przez nadzór budowlany, czyli w trakcie budowy, często już wykończone, gotowe do zamieszkania, ale formalnie nie odebrane przez nadzór.
a to już powoduje, że w myśl prawa i tej ustawy nie są objęte odszkodowaniem, ponieważ nie są według prawa budynkiem mieszkalnym, tylko są budynkiem w budowie, a tego niestety w ustawie nie ma. Ten pozew zbiorowy ma być swego rodzaju zabezpieczeniem przed dalszymi roszczeniami, bo proszę wybaczyć, ale kwoty 100 tysięcy za zalane mieszkanie czy 200 tysięcy za zalany dom w 80%, czyli powiedzmy, no tak jak tutaj ten budynek, który widzimy zalany dotąd, on jest, domy dopiero w takim stanie mogą liczyć na te 80% rekompensaty, na te 200-tysięczne rekompensaty. A potem już po prostu schodzi. Jak schodzi woda, schodzą też jakby kwoty. Czyli gdyby ten dom na przykład był zalany dotąd, to prawdopodobnie odszkodowanie wyniosłoby, no teraz trochę tworzę, ale 40 tysięcy. Wie pan, za 200 tysięcy to jest ciężko postawić dom w stanie surowym zamkniętym w tej chwili. Więc to nie jest. Jeżeli uda się w tym wodnym, jeżeli po pierwsze, jeżeli ten pozew trafi do uczciwego sądu, bo od tego musimy zacząć, jeżeli trafi do uczciwego sądu, nie pomagmatwanego politycznie, no to i sąd dla nas jest to rzecz oczywista, że jakąś współwinę Wody Polskie ponoszą, orzeknie, no to wtedy będziemy mogli składać pozwy indywidualne o odszkodowania. O tej ścieżce jeszcze za chwilę porozmawiamy, a pytanie do pana Marka o to poczucie krzywdy, która spotkała mieszkańców, bo rozmawiacie między sobą, spotykaliście się w niedzielę. Jest jednak chyba poczucie takiej wielkiej niesprawiedliwości i tego, że zwyczajnie ktoś zawalił, tak najogólniej rzecz biorąc, w kontekście i ostrzeżeń, i być może jakichś działań, które mogły być podjęte po to, żeby Nysa zachowała się w inny sposób niż to, co widzieliśmy w sobotę. Wszyscy mieszkańcy, wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo sfrustrowani, zmęczeni tą całą sytuacją i powiem tak, należałoby wrócić w tej chwili, cofnijmy się parę dni do tyłu, od całej tej sytuacji, jaka zaistniała. Normalnie na dzień dzisiejszy tej powodzi nie powinno być w ogóle ani w Nysie, ani w Lewinie Brzeskim i nie byłoby jej. Proszę zauważyć, że od niedzieli wstecz przed powodzią, czyli mamy tydzień czasu do powodzi, rzuty wody były na wysokości 40 metrów na sekundę, praktycznie nic. Nysa stała, Nysa po prostu była wyschnięta całe lato. 40 centymetrów miała, 40 centymetrów prosiła się o zasilanie. I teraz, jeżeli te rzuty byłyby wykonywane wcześniej, nie 40, a 400 metrów na sekundę powiedzmy, ona by była w połowie wypełniona, Nysa Kłodzka, i spokojnie Odra by ją wchłonęła, bo w tym czasie Odra była niska, nie było żadnego zagrożenia i za tydzień czasu te wody wszystkie spokojnie by spłynęły do wydarzenia aż w Stroniu Śląskim, gdzie rozerwało ten zbiornik w Stroniu Śląskim. O, jego by też prawdopodobnie nie rozerwało, bo jeżeli Nysa i Odmuchów prowadziłyby naturalne rzuty, wtedy puszczaliby wodę i te dwa jeziora duże w Nysie, bo tam jest około chyba 250 milionów metrów sześciennych, są w stanie przyjąć, tą wodę przyjęłyby i regulowały dalej rzuty na Nysie Kłodzkiej. I to było po prostu do utrzymania. To jest naprawdę dzisiaj, patrząc na to wszystko, to wydarzenie jest śmieszna sprawa, że do tego w ogóle doszło. No są zaniechania potężne ze strony władz właśnie tutaj Wód Polskich, no bo niestety, tak jak no, słyszę różne głosy, że tam na burmistrza Lewina, co niektórzy mają pretensje do niego, że tam nie zareagował i tak dalej, ale burmistrz Lewina nie jest właścicielem Nysy Kłodzkiej. To jest Skarbu Państwa, a Wody Polskie to jest spółka Skarbu Państwa i oni odpowiadają za regulację. Natomiast jeszcze chcę jedno dopowiedzieć. Tydzień wcześniej przed powodzią coś mnie tknęło, pojechałem na Nysę, do Nysy zobaczyć na jezioro, jaki jest stan wód. Widziałem na własne oczy. 2/3 jeziora było wypełnione. Łódki pływały, motorówki i tak dalej, zabawa trwała. I teraz, to jest od lat, bo to samo się wydarzyło w 97 roku. Były regaty, były bardzo wysokie stany wód, bawili się, naraz przyszła nie taka pogoda jak trzeba i po prostu nas zalało. I teraz, jeżeli te wody byłyby upuszczone dużo wcześniej, no to niestety tej sytuacji by nie było, bo skąd ta woda? Nie mielibyśmy pretensji, jeżeli na przykład w Lewinie byłby kataklizm, Nysa po prostu jest pełna, leje, przyszły jakieś potężne opady, jeziora są napełnione,
no to wtedy już nie ma szans, żeby się uratować. Ale w tym wypadku, gdzie Nysa Kłodzka była pusta i można było ją zasilić wodę, no to tutaj nawet nie ma dwóch zdań, że winowajcą to są niestety, ale Wody Polskie. Paweł Kukiz powiedział o sprawie dotyczącej praworządności, tego, na jakiego sędziego, do jakiego sądu trafi ta sprawa. No właśnie, sprawa wymaga również zaangażowania tęgich głów, także prawników, którzy te wszystkie argumenty zbiorą, przedstawią, stworzą dokument, który będzie trudno podważyć, no bo przecież po drugiej stronie niekoniecznie będą przyjaciele. No my mamy zadeklarował się z europoseł Stanisław Tyszka, że takiego prawnika nam załatwi, mówiąc kolokwialnie, czy udostępni. Na pewno będziemy też szukać na własną rękę osób znających te tematy. Ale ja bym chciał jeszcze, panie redaktorze, wrócić do tego wątku, o którym mówił też pan Marek. Proszę mi wierzyć, ja pamiętam jak dziś poziom Nysy 40 cm i w ciągu powiedzmy tygodnia czasu on doszedł do ponad 5 metrów. 5 metrów, to jest po prostu nie, ponad 4,5 metra wody naszło po prostu w sposób błyskawiczny, nawet chyba mniej niż w ciągu tygodnia. I jeszcze jedna sprawa. Proszę sobie przypomnieć, jak tuż przed tą powodzią, czy kiedy już się zaczynały, kiedy w Czechach już mieliśmy do czynienia z tym kataklizmem, premier Donald Tusk zapewniał przed kamerami, że trama nie pęknie, a prognozy nie są zbyt alarmujące, zbyt przesadne. Więc wie pan, ja sobie nie wyobrażam, że znowu mu się upiekło. No bo jak można powiedzieć, proszę pana, będąc szefem rządu, w państwie, w którym ustrój daje szefowi rządu władzę absolutną, autorytarną, zapewniać mieszkańców, że wszystko będzie w porządku i nie ponieść żadnych konsekwencji. Gdybym był premierem, powiedziałbym w ten sposób, szanowni państwo, żywioł to jest żywioł. Prognozy nie są być może szczególnie alarmujące, ale pamiętajcie państwo o 97 roku i na państwa miejscu wniósłbym te bardziej wartościowe rzeczy piętro wyżej. I tego typu rzeczy. Nic się nie stało, pan premier sobie powiedział, nie ponosi żadnych konsekwencji, wszystko jest okej. No, pytanie do pana Marka Karasia, bo politycy po tym wydarzeniu, ci rządzący, jeździli od miejsca do miejsca, deklarowali wsparcie, deklarowali działania. Jak pan to odbiera i patrzy na to z perspektywy czasu? No, dużo było deklaracji, dużo było obietnic, ale na dzień dzisiejszy, tutaj jeżeli idzie o przedsiębiorców, nie mamy specjalnie żadnego wielkiego wsparcia, bo tak, jeżeli na budynki zostały udzielone, powiedzmy, tam mieszkania 100, na budynek do 200 tysięcy, ale tak jak tu pan poseł powiedział, no to trzeba było, żeby ten budynek był zalany praktycznie pod dach, to jest taka kwota, no to oczekujemy wsparcia na firmy. Przecież nam zalało maszyny, urządzenia i tak dalej i my nie mamy żadnego wsparcia rządu. Tu nawet nikt nie myśli, żeby jakiekolwiek pieniądze firmom po prostu wypłacić za te szkody, które wyrządziły Wody Polskie, a Wody Polskie to jest skarb państwa, proszę państwa. I tutaj żadna łaska i tu powinien pan Kierwiński, zapraszam go bardzo chętnie w imieniu też burmistrza, żebyśmy się spotkali z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Niech przyjedzie do nas, do Lewina, bo jest naprawdę bardzo dużo spraw do omówienia. Kwestii różnego rodzaju tutaj, tak jak poseł wspomniał, odnośnie budynków, które nie zostały odebrane też przez nadzór. Ci ludzie nie dostaną złotówki, że tak powiem, bo nie ma ich ujętych w ustawie. No tak nie może być. No nie szykujcie na nas tutaj przepisów, bo myśmy już dostali tak po tyłku, że tak powiem, wszyscy ci, którzy są zalani, że po prostu, no ja powiem teraz mocne słowa. Wody Polskie, tak jak w stosunku do mnie i myślę, że do wielu innych, którzy zostali zalani, zniszczyliście nam życie. Moje 40 lat pracy i rodziny poszło na marne. Ja teraz siedzę przed tym wszystkim i myślę, co w której kolejności, jak co brać, co robić na zakładzie, jak się odgruzowywać z tymi domami, w jaki sposób, no to potężne mam straty. W zależności kto, jaki miał budynek, jakie miał obejście, no każdy jeden poniósł bardzo duże straty i tutaj wsparcia nie ma takiego, jakiego obiecywali rządzący. I tak jak mówię, wody opadły i polityków też nie ma. Oni też nie przyjeżdżają do nas i tutaj chcę podziękować dla posła Pawła. On się bardzo
bardzo dużo angażuje. Było wsparcie w czasie powodzi, co potrzebujesz, przywiózł wodę, rozdawał mieszkańcom różne rzeczy, łopaty, worki i tak dalej. Także naprawdę pomagał nam bardzo dużo. Ja nie widziałem innych polityków w Lewinie. Może jak byli, to tylko przejazdem pozaglądali, filmiki sobie porobili. Natomiast tu poseł Kukiz najwięcej się angażował z tego terenu, no bo jest naszym mieszkańcem też. No pochodzi, zamieszkuje w gminie Lewin Brzeski. Panie pośle, takich głosów rozgoryczenia są setki, są tysiące. Także rozczarowania tego, jak działa polskie państwo. To temat... No, nomen omen rzeka, jeżeli chodzi o rozczarowanie tym, jak działa państwo. I chciałbym tutaj wrócić do jeszcze jednej rzeczy. Te Wody Polskie, one w pewnym sensie już przyznały się w jakiś sposób do winy, bo chyba 30 września bądź 1 października do burmistrzów poszedł taki komunikat, czytam: Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie informuje, że w związku z powstałymi po powodzi szkodami w mieniu proszę o przekazanie do poszkodowanych osób i instytucji informacji o możliwości zgłaszania roszczeń powodziowych drogą elektroniczną do... I tutaj idą adresy zlewni, czy to w Kłodzku, czy to w Nysie, czy w Otmuchowie, w Ząbkowicach Śląskich. Lub poczną tradycyjną. Zgłoszenie roszczeń powinno być w formie pisemnej i zawierać następujące informacje: data lub przedział czasowy zdarzenia, miejsce zdarzenia, przedmiot, dom, budynek, wyposażenie, orientacyjna wartość szkody. Jeżeli jest to możliwe, proszę o udostępnienie dokumentacji fotograficznej powstałych szkód. Czyli jeżeli Wody Polskie wysyłają tego typu komunikaty, to muszą się poczuwać do winy. No przecież nie jest to ani ubezpieczyciel, ani bezpośrednio budżet państwa. Zatem czekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy, tego jaki będzie efekt także pozwu zbiorowego, o którym rozmawialiśmy z panem Markiem Karasiem. Jeszcze jedno zdanie, jak rozumiem. Jeszcze jedno zdanie. No tutaj chciałbym dopowiedzieć, że idziemy razem z miastem Nysą, z powiatem nyskim. W Nysie w tej chwili się zaczęło się zbierać podpisy. Do piątku będą zbierać, tak jak w Lewinie Brzeskim. I no, Nysa ma bardzo duże dowody, jeżeli idzie w kierunku Wód Polskich. Nagrywali filmiki do końca i wiedzą dokładnie, jakie rzuty były robione. Także też oszukiwali, że szło 1000 metrów, niestety było 1400 albo 600 na końcu, jak nas zalali tutaj w Lewinie Brzeskim. Taka o tym prawda. Będziemy rozmawiać, o tym będziemy informować. Marek Karaś, pan poseł. Dziękuję. Paweł Kukiz, uprzejmie dziękujemy i oddajemy głos do studia. Januszowi bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozostając jeszcze w tym temacie, chcę państwu dorzucić kilka aktualnych danych, o których warto powiedzieć, jeżeli rozmawiamy o powodzi i o tej pomocy zapowiadanej przez premiera Donalda Tuska. Bardzo głośno w mediach od 2 dni komentowane są te dane, z których wynika, proszę państwa, że ten zasiłek, ta pomoc w wysokości do 200 tysięcy złotych, na razie taką pomoc otrzymało tylko 16 rodzin. To są oficjalne dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i z tych danych wynika również, że 11 tysięcy domów jednorodzinnych wymaga pilnej pomocy, ponad 2 tysiące budynków wielorodzinnych. Natomiast ta najwyższa suma, o której mówię, 200 tysięcy złotych, która to suma i tak wydaje się niewystarczająca, jeżeli mówimy o domach, które są doszczętnie zniszczone i wymagają albo gruntownego remontu, albo wręcz odbudowy. No to tak jak mówię, 16 rodzin tylko otrzymało na ten moment takie wsparcie i te dane też są szokujące. Pewnie w związku z tym, że ta pomoc idzie w takim, a nie innym wolnym tempie, zgłaszają się także do nas widzowie. Dlatego do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Ja obiecuję państwu, że wrócę do tego tematu już za chwilę w bitwie politycznej z politykami, a teraz chciałabym jeszcze porozmawiać z kolejną naszą reporterką, Agnieszką Siewiereniuk-Macierowską, na temat innego bulwersującego tematu. Mówimy też na naszej antenie od jakiegoś czasu o tych centrach integracji, o których słyszymy, że mają powstać 49 takich ośrodków. Ogromne pieniądze mają być wyłożone, ale odkąd w mediach pojawiła się dyskusja na ten temat, okazuje się, że inne centra, inne ośrodki, którymi zarządza Caritas, mają się nie najlepiej. To są centra integracji, ale te, które pomagają głównie Ukraińcom. One powstały i rozwinęły się po tym, jak no, konflikt na wschodzie stał się zaogniony. Wojna, no wiadomo, wygenerowała tutaj też taką sytuację, że Ukraińcy zaczęli przyjeżdżać do nas. My jako Polacy stanęliśmy na wysokości zadania, ale też potrzebne były takie właśnie ośrodki, takie centra.
jedno z takich miejsc jest właśnie w Białymstoku. I jak ustaliła Agnieszka, tam sytuacja finansowa staje się coraz poważniejsza. Dodatkowo mamy też do czynienia ostatnio ze sporym hejtem nakierowanym właśnie na takie ośrodki po tym, o czym poinformował pan premier, czyli o tych centrach dla nielegalnych migrantów, które mają powstać. Ale o szczegółach już Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Agnieszko, co udało ci się ustalić? Dzień dobry Moniko, dzień dobry Państwu. Tak jak widać, jestem tutaj w Caritasie, w centrum pomocy migrantom i uchodźcom, dlatego że tutaj to centrum działa już bardzo długi czas, w zasadzie od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę. No i tutaj pomaga, ale nie tylko uchodźcom tym wojennym z Ukrainy, pomaga również uchodźcom politycznym z Białorusi. Przychodzą tutaj ludzie, ja jak dzisiaj przyjechałam, akurat przyszła tutaj cała grupa, można powiedzieć, emerytów ukraińskich, którzy przychodzą tutaj na ćwiczenia fizyczne po to, żeby jakoś sprawność swoją zachować. Przyszli, odebrali kijki, chyba na Nordic Walking poszli, tak? Ze mną jest Michał Kulikowski, rzecznik Caritas Archidiecezji Białostockiej. Co tutaj robicie w tym centrum? Tutaj konkretnie jakby ile tutaj jest podopiecznych, jak pomagacie tym ludziom? Od początku, odkąd istnieje centrum, zarejestrowanych mamy około 2,5 tysiąca osób. Natomiast tak realnie w ostatnich tygodniach, miesiącach uczestniczy tutaj w różnych przedsięwzięciach ponad 1000 osób. Działania mają na celu to, żeby ci ludzie, którzy w wyniku różnych nieprzyjemnych doświadczeń życiowych, w wyniku których pojawili się tutaj, żeby mogli się po prostu poczuć dobrze. Staramy się zapewniać młodzieży, dzieciom zajęcia wyrównawcze, na których mogą się podciągnąć ze swoich umiejętności posługiwania się i rozumienia języka polskiego, także przedmiotów ścisłych. Prowadzone są zajęcia z języka polskiego seniorom. Mamy też doradztwo w zakresie znalezienia pracy dla osób w wieku średnim. Także są to takie bardzo, jest to bardzo szerokie spektrum działań dla ludzi, dla uchodźców w każdym wieku, tak aby pomóc im się tutaj po prostu zaklimatyzować i maksymalnie ułatwić im funkcjonowanie w społeczeństwie na co dzień. Ja bym poprosiła, żebyście Państwo teraz jeszcze miejscami się zamienili, będzie mi łatwiej rozmawiać. Pani Urszula Wardzińska, tutaj pracownik Caritasu. Myśmy tutaj troszkę wcześniej rozmawiały i teraz tak, niedługo kończy się ten program, który w tej chwili realizujecie. Złożyliście już wnioski na nowy program. To ma być jedno z tych 49 centrów, które mają powstać w całej Polsce, czy to jest coś nowego? Przynajmniej na Pani wiedzę. To znaczy, w momencie, kiedy program jakby został ogłoszony, myśmy już wiedzieli, że to jest dokładnie przedłużenie tego, co my już robimy. To wszystko prawie jeden do jednego w naszym ośrodku jest robione od początku z pewnymi zmianami, bo wiadomo, że pomoc od razu po wybuchu wojny wyglądała troszeczkę inaczej. Każdy myślał, że albo miał nadzieję, może raczej, że nie będzie to długo, więc była to pomoc humanitarna, czyli żywienie i odzież, tak naprawdę mieszkania, tego szukaliśmy. Teraz to, co właśnie w tym jednym z każdym z tych centrum, które zostaną powołane, ma być robione, to jest integracja, to jest to, co Michał przed chwilą powiedział, czyli przystosowanie, pomoc ludziom, którzy się znaleźli z tych czy innych względów w naszym kraju, pomoc w zaadoptowaniu się, czyli nauka języka polskiego przede wszystkim, opieka nad dziećmi, opieka psychologiczna, to wszystko, co na co dzień jest potrzebne i to właśnie gwarantuje ten nowy program, do którego przystąpiliśmy, w sensie no, złożyliśmy wniosek, jakie dalsze losy czekamy. Bo tutaj też jest, można powiedzieć, ciekawa historia pod względem właśnie waszych no, podopiecznych, chyba tak to trzeba określić, bo inni są faktycznie ci uchodźcy, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, inaczej się też zachowują Białorusini. Wiem, że Białorusini szybciej adoptują się do warunków, w których przyszło im żyć. Z Ukraińcami trzeba dłużej, no bo to wynika z tego, że oni nie wiedzą, czy wrócą, czy nie wrócą, a jak wrócą, to kiedy i czy w ogóle do czegoś. Tak, to jest dokładnie ten mechanizm, o którym rozmawiałyśmy, że uchodźcy z Białorusi, jest to inny rodzaj migracji. Oni rzeczywiście uciekają, bo są tam prześladowani, ale też wiele z nich tutaj miało rodziny, przynajmniej u nas na Białostoczyźnie, więc przyjeżdżają ze świadomością, że chcą tutaj coś nowego rozpocząć, swoje życie od nowa rozpocząć.
I ta adaptacja przebiega bardzo szybko, bo są bardzo zorientowani na to, żeby, nie wiem, założyć firmę, znaleźć dobrą pracę, wyedukować dzieci i tak dalej. Natomiast w przypadku uchodźców z Ukrainy, to są to uchodźcy, więc oni zostali wygonieni tak naprawdę ze swoich domów, które zostały zburzone w wielu miejscach. No i nie wiadomo, czy w ogóle będzie można tam wrócić. Proszę Państwa, ja tylko dodam, że tutaj właśnie ten program, który jest już jakby realizowany, on ma być kontynuowany, natomiast no jeszcze jakieś centra w zasadzie nie wiadomo jakie, bo tutaj to przynajmniej wiadomo, jakie centrum integracji chodzi z migrantami, cudzoziemcami, natomiast ma jeszcze powstać w Łomży i w Suwałkach. No i przede wszystkim powstaje pytanie, co z polityką azylową, która ma być zawieszona względem między innymi właśnie takich ludzi, którzy tu w Caritas w Białymstoku otrzymują pomoc. Oddaję głos do studia. Agnieszka Siewiereniuk-Maziorowska, bardzo Ci serdecznie dziękuję, Agnieszko, za rozmowę. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i będziemy patrzeć, co w tym temacie także się jeszcze wydarzy, proszę Państwa. A ja na koniec, już przed reklamami, chciałabym Państwu przypomnieć, że już niedługo o takich ważnych, kluczowych dla Polski i Polaków sprawach, jak właśnie uchodźcy z Ukrainy, jak wojna, jak kwestie dotyczące migracji, jak chociażby ksiądz Olszewski, praworządność, wszystkie te ważne tematy oczywiście cały czas są na naszej antenie. Mówimy o tym w swoich programach, ale już niedługo, bo za kilka tygodni będziemy o tym mówić w zupełnie innych okolicznościach. Mam nadzieję, że dzięki Państwu się to uda. Mówię oczywiście o naszej nowej siedzibie, o naszych nowych, wyczesanych, kosmicznych przestrzeniach i nowoczesnej technologii, na którą właśnie zbieramy pieniądze i o wsparcie oczywiście Państwa prosimy. Bardzo dobra informacja z dnia dzisiejszego jest taka, że na ścianę LED-ową, tą bardzo nowoczesną taką ścianę, która da nam zupełnie nowe możliwości, udało się zebrać już dzięki Państwa wsparciu oczywiście 23% tej kwoty, którą widzimy w tej chwili na naszych monitorach. 1 000 000 zł potrzebujemy, by móc złożyć takie zamówienie, by móc kupić taką właśnie nowoczesną ścianę LED-ową do naszego nowego studia, do naszej nowej siedziby. 23% uzbierane już, jak Państwo widzicie, jak Państwo widzą, jeszcze trochę przed nami, jeszcze kilka kroków do sukcesu, ale jestem przekonana, że dzięki temu wsparciu, dzięki temu, że jesteśmy razem, współdziałamy, ten sukces zostanie osiągnięty, a to przecież jeden z wielu sukcesów, które jeszcze przed nami, jeżeli mowa właśnie o wyposażaniu tych nowych przestrzeni, tego nowego studia. Bardzo serdecznie za to wsparcie oczywiście dziękuję Państwu w imieniu swoim i wszystkich pracowników Telewizji Republika, w imieniu wszystkich dziennikarzy. Ja już oczyma wyobraźni widzę te nasze programy w zupełnie innych aranżacjach i scenariach realizowane. No to będzie naprawdę nowa telewizja, nowoczesna, chyba najnowocześniejsza w Europie. Zobaczmy, jak to wygląda dziś. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w głównym studiu nowej siedziby Telewizji Republika, studio numer 1. Głównym elementem wyposażenia tego studia będzie wielka wideościana. A po co jest takie urządzenie? Do czego jest wykorzystywane? To pytanie do Michała Rachonia, dyrektora programowego Telewizji Republika. Ta ściana znajdować się będzie w tej części budynku. Mniej więcej z tego miejsca ciągnąć się będzie w stronę tamtego łuku, kończyć się gdzieś w tym miejscu. Poza tą jedną dużą ścianą będą jeszcze dwie mniejsze w pozostałych częściach studia z tamtej strony, a na tego rodzaju ekranach wyświetla się w zasadzie wszystko. Są tysiące zastosowań. Praktycznie nie ma żadnej nowoczesnej telewizji, która by w studiu nie miała takiego urządzenia. Dlatego chcemy również, żeby widzowie Republiki mieli możliwość technologiczną, żeby dziennikarze Republiki mieli narzędzia do pracy no, nie gorsze niż nasi konkurenci. Niestety to są bardzo duże inwestycje. Koszt tego rozwiązania, samej tej jednej ściany, która stać będzie właśnie w tym miejscu, to jest około 1 000 000 zł. I na to w tej chwili zbieramy pieniądze. Tego rodzaju pieniądze są potrzebne po to, żebyśmy ten element technologii mogli wstawić właśnie w tym miejscu i spowodować, żeby Telewizja Republika rozwijała się i była najsilniejszą, najważniejszą, konserwatywną telewizją w Europie.
Liczymy na Państwa wsparcie. Bez Was to się nie uda. Wspierać Telewizję Republika mogą Państwo m.in. dzięki zeskanowaniu kodu QR poprzez stronę www.republika1klik.pl bądź w formie przelewów bankowych na podane konta. Dzięki Państwa pomocy rozwijamy Republikę mimo szykan ze strony władzy. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe. Konto do wpłat z Polski 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12.